Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale, w którym będę chciał przedstawić, co zmieniło się po nowym update'cie Counter-Strike'a. Zapraszam do oglądania. Jedną z głośniejszych zmian nowego update'a władania nowej broni jest to rewolwer R8. W wyposażeniu można nim zastąpić Desert Eagle. Jego koszt zakupu to $850, czyli w rundach pistoletowych nie będzie on dostępny do strzelania, dopiero w późniejszych rundach będzie można nim zagrać. Moje pierwsze odczucia z gry tym pistolem są takie, iż broń momentami jest bardzo OP. Strzelając lewym przyciskiem myszy jest ona bardzo celna, a jeśli zabija ona jednym strzałem w headshota jak i w klatę, można na dłuższe dystansy zabić dużo osób. Ma też jednak tryb, którym strzelasz prawym przyciskiem myszy, który jest bardzo szybki, jednak jest niecelny, ale wciąż na bliższe dystanse może być on zabójczy dla przeciwnika. Kolejną ważną rzeczą tego update'a podanie nowej skrzynki do gry, jaką jest Revolver Case. Daje ona 17 skinów. Ze spraw gameplayowych to zmieniono długość rundy, czyli teraz trwa minut 55 oraz czas do wybuchu bomby, czyli 40 sekund. Kolejną sprawą z rozgrywki jest to zmiana rozrzutu właśnie karabinów, czyli AK-47, M4A4 oraz M4A1S. Teraz właśnie będzie wiele trudniejsze sprayowanie na bliższe odległości, tak zwane pay and spray. Moim zdaniem jest to zmiana na lepsze, ponieważ w końcu będzie to bardziej technika niż fart. Kolejną sprawą dotyczącą broni jest zmiana rozrzutu pistolów, czyli Dually, 5.7, Glocka, P2000, USP, P250, TK9 oraz CZ-ki. Największą zmianę czuć w TK9, kiedy on był kiedyś bardzo OP, teraz już nie jest tak skuteczny za strzelanie i bieganie. Być może to zmiana na lepsze, iż nie zawsze te rundy pistoletowe wyglądały to technicznie, tylko też właśnie czasami był to fart lub po prostu bieganie na pałę. Dodano również możliwość do głosowania na przerwę w trybie turniejowym. Tutaj właśnie macie komendę na tą przerwę. W trybie uproszczonym oraz demolki dano powtórkę, gdy coś się zabije, po prostu widzisz, w jaki sposób on to zrobił z jego kamery. Z takich zmian, które będą później zmienione, jest to takie bardziej kosmetyczna zmiana, czyli dodanie sweterków na kurczaki, które teraz właśnie tak sobie biegają w takich świątecznych sweterkach. Chciałbym również ostrzec wszystkich graczy, że po włączeniu gry, po tym update'cie, wszystkie ustawienia grafiki ustawiam wam się automatycznie. Jeżeli macie coś, wam się nie podoba, możecie to zmienić właśnie w ustawieniach tam, opcjach grafiki. Z tych takich bardziej istotnych zmian myślę, że to już tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zapraszam do zlajkowania tego filmu, zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz napisania komentarza, jeżeli popełniłem jakiś błąd. Dziękuję za oglądanie.